Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać. www.harmonyhotels.pl. Chciałbym zaprosić na scenę już naszą kolejną prelegentkę, Marta Otrębska. Proszę o brawa dla Marty. Cześć Marta. Proszę bardzo, mikrofon dla Ciebie. Też daję ty pilota. Słychać Cię zdecydowanie. Ja bardzo rekomenduję uważne słuchanie tego, co mówi Marta, ponieważ Marta ma olbrzymie doświadczenie, tak mówiąc wprost, w hotelarstwie naprawdę luksusowym, ale z takiej najwyższej światowej półki. Więc rzadko można z taką osobą, to jeszcze Polka, tak, która jest tutaj z nami, bo tak teraz naprawdę... Już mam taką presję. Tak, ale Marta mnóstwo lat w tych hotelach za granicą spędziła, gdzie tworzyła procedury, standardy, otwierała, tak zdobywała pewne certyfikaty jakości naprawdę dla tych hoteli, tak jak mówię, z najwyższej półki. Ma całą masę ciekawych opowieści, mieliśmy okazję już rozmawiać w ramach audycji z Karolem Weberem, więc ta audycja też gdzieś za jakiś czas będzie udostępniona. Także skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o hotelarstwo luksusowe. Prezentacja to jest tylko pewien mały element. Część. Tak, wiedzy, którą się chcę z Wami podzielić tak publicznie, ale oczywiście Marta jest do dyspozycji, jeżeli chcielibyście z nią się spotkać, porozmawiać, przerwy kawowe czy przez aplikację, można się umówić. Scena jest Twoja, powodzenia. Dziękuję. Proszę, tak oczywiście znowu, zadawanie pytań przez aplikację. Jeszcze raz witam, dzień dobry. Jak widzimy tytuł prezentacji, Butler jako krawiec spersonalizowanej usługi. Myślę, że nie wszyscy spotkaliście się z usługą kamerdynera w swoim życiu, dlatego troszeczkę postaram się Wam przybliżyć, co ta osoba robi i jaki wpływ ma tak naprawdę na Waszego gościa. Taki quiz na początku. Nie działa? Nie. Na pewno kojarzycie z filmów rolę kamerdynera, jestem pewna, że zwróciliście na to czasem uwagę. To może rozpoznaje ktoś? Okej, wiem. Prawie. Anthony Hopkins jako James Stevens w Okruchach dnia. Świetna rola tutaj Forresta Whitakera w kamerdynerze. I oczywiście myślę, że część z Was na pewno oglądała Downton Abbey. I Charles Carson grany przez Jima Cartera, natomiast moim ulubionym butlerem jest Michael Caine. Celowo butler, Christian Bale zasłonięty, bo byśmy się mogli za długo na nim skupić. Zanim przejdziemy do tematu, ustalmy najpierw, kim jest butler i co to jest spersonalizowana usługa. Zobaczmy, co mówi Oxford, chief manservant of a house, od słowa butelier, bottle, butelka. Cambridge mówi praktycznie to samo, the most important male servant in house. Zwróćmy uwagę, że jest to mężczyzna zaznaczone. A PWN mówi kamerdyner, lokaj w dawnych możnych domach, nadzorujący prace porządkowe i podawanie do stołu lub osobisty lokaj pana domu. Teraz co w dawnych czasach należało do zadań kamerdynera? Na pewno zaczynał od opieki nad piwnicami z winem bądź innymi trunkami. Następnie dochodziło do jego zadań bycie hostem podczas przyjęć. Bycie hostem podczas przyjęć wiązało się z tym, że musiał być specjalistą od protokołu, manier i etykiety, dlatego że on witał gości, wiedział kto gdzie koło kogo ma siedzieć, a wiadomo, że w dawnych socjetach to było bardzo istotne. Silver service odpowiadał za porcelanę, srebro, złoto i kryształy w domu. Czystość oczywiście, garderoba rodziny. Jeszcze wcześniej za garderobę rodziny odpowiadał tak zwany valet, który towarzyszył landlordowi we wszystkich wyprawach do krawca i to on tak naprawdę doradzał, również był golibrodą prywatnym. Z czasem po drugiej wojnie światowej, kiedy ilość mężczyzn się trochę ograniczyła, tą część właśnie przejął kamerdyner. Dodatkowo urósł do rangi menadżera całego domostwa, czyli to on zarządzał personelem, zatrudniał, szkolił, prowadził inwentarz zabytków, był
personalnym asystentem, teraz są to ludzie, którzy również odpowiadają za bezpieczeństwo, są dodatkowo bodyguardami bądź prywatnymi szefami kuchni, prowadzą negocjacje, odpowiadają za korespondencję swojego osoby, która zatrudnia. No i jeszcze raz podkreślam, że był to znawca etykiety, protokołu i manier. Czyli wiemy mniej więcej, kto to jest butler. W hotelarstwie trochę inaczej to wygląda, ale do tego przejdziemy. Natomiast teraz najważniejsza rzecz, co to jest spersonalizowana usługa? Myślę, że łatwiej będzie, jeśli zacznę od czym nie jest, a nam się często wydaje, że jest, i czym jest. Czym nie jest? Na pewno nie jest to automatycznym powitaniem, które jest wyświetlane na telewizorze każdego pokoju. Na pewno nie jest to proceduralne podejście pracownika, czyli na przykład zaraz po check-inie otrzymuję telefon z recepcji z zapytaniem, czy już zdążyłam się zaaklimatyzować w pokoju. Telefon wykonany 5 minut po moim check-inie jest żadną personalizacją, dlatego że ja po 5 minutach to ja nie wiem, czy ja się zaaklimatyzowałam, natomiast pracownik wie, że Standard Operating Procedure mówiło, że trzeba wykonać taki telefon, więc odhaczone, tak? Nadużywanie nazwiska. Standardem Forbesa podczas ich audytów jest około 3 razy w czasie interakcji, jeśli oczywiście to ma sens. Nadużywanie, kiedy idę przez lobby i co druga osoba używa moje nazwisko, dzień dobry pani Otremska, dzień dobry pani Otremska, jest to zdecydowanie za dużo i nie jest to personalizacja, jest to po prostu przytłaczające. Wyuczone zwroty, tutaj chodzi mi na przykład o sytuację, kiedy również zależy, jak piszemy nasze Standard Operating Procedure. Zamówiłam in-room dining do pokoju, jest ono dostarczone, otwieram drzwi i pierwsze pytanie, czy mogę wejść do pani pokoju? A czy nie fajnie by było zapytać po prostu, dzień dobry pani Otremska, nakrywamy do stołu? Zupełnie inna rzecz, prawda? Brak skupienia, kiedy gość mówi. Chodzi tutaj o to, że na przykład check-in. Przyjeżdżam na jedną noc, mówię do recepcji, że tak, jestem tutaj na jedną noc, jutro rano o 6 wyjeżdżam, ponieważ mam lot. A recepcjonistka opowiada mi o różnych usługach, które hotel oferuje gościom i do tego dodaje, że śniadania są od 7. Czyli jest to dla mnie tak naprawdę żadna informacja. Zupełnie co innego by było, gdyby powiedziała, w takim razie przygotujemy pani breakfast box, będzie czekał tuż przed pani wyjściem, od razu pyta, co z bagażem, kiedy wysłać portiera do pokoju, żeby odebrał bagaż, czy też również transport na lotnisko załatwić. Brak komunikacji pomiędzy departamentami. Tutaj właśnie chodzi o to, że przypuśćmy, że podczas check-inu mówię, że potrzebuję samochód o 5:40 na lotnisko, po czym wieczorem dzwoni do mnie konsjerż i pyta, czy potrzebuję samochodu na lotnisko. Nie jest to w żadnym wypadku personalizacja. Jak mógłby to spersonalizować? Mógłby powiedzieć, chciałbym potwierdzić, czy pani na tą i na tą godzinę zamówiła auto. To już jest zupełnie coś innego. Brak proaktywnej postawy. To jest dosyć rażące w ostatnich czasach, kiedy na przykład podchodzimy do recepcji i pytamy, gdzie mogę kupić szczoteczkę do zębów, bo tą, którą mam w pokoju, nie lubię. No i personel mi mówi, może pani iść, no tam ileś tam metrów, tłumaczy gdzie, prawda? Jeśli to jest blisko, jeśli możecie, to dlaczego by nie powiedzieć, to w takim razie proszę powiedzieć, czy lubi pani ze sztywnym włosiem, czy z miękkim włosiem, czy jest jakiś brand, który pani proponuje i my w ciągu 10 minut dostarczymy. To jest zupełnie co innego niż mówienie, co ja mogę gdzieś sobie sama tak naprawdę załatwić. Czym jest? Na pewno jest szczerym uśmiechem. Naturalne zwroty, czyli naturalne, niewyuczone przywitania, tylko jeśli na przykład rozpoznajemy gościa, to wiadomo, że witamy go, jeśli jest to gość regularny, witamy go w zupełnie inny sposób, witamy go po prostu jak członka rodziny, prawda? Dopasowana orientacja hotelu i dopasowane intro pokoju. Wiem, że to nie jest dosyć częsta rzecz, którą robimy tutaj chyba w Polsce, natomiast ogólnie polega to na tym, że podczas check-inu opowiadamy gościom, co hotel oferuje, a intro pokoju, jakie ma pokój udogodnienia. I teraz chodzi o to, żeby osoba, która wprowadza gościa do hotelu, żeby potrafiła
te cechy hotelu podkreślić, które będą potrzebne. Czyli jeśli mamy biznesmena, to informujemy gościa, że posiadamy business lounge na tym piętrze, że są również dostępne meeting roomy tam i tam. Natomiast jeśli chodzi o pokój, to na pewno mówimy, że o, widzę, że ma pan laptopa. Jeśli chodzi o ładowanie, to tutaj jest główny panel wtyczek, jak i również oferujemy kable do iPhone'a czy do czegoś. Czyli żeby nie omawiać wszystkiego, co tak naprawdę może być nieistotne, tylko skupić się na jego celu wizyty. Antycypacja to jest taki fajny temat, nad którym ja z reguły spędzam południowe warsztaty z ludźmi pracującymi w hotelu. Dlatego, że antycypację można się albo nauczyć, albo ktoś ma po prostu common sense i wie, co robić dalej. Podam przykład. Często jest tak, że dzwonimy do recepcji i pytamy się, czy możecie mi wysłać dodatkowy szampon, bo mi się skończył. Tak, oczywiście w ciągu 5 minut. I koniec. A ja patrzę, o kurczę, jeszcze mi się skończył odżywka do włosów. Natomiast antycypacja wyglądałaby w ten sposób. Dzień dobry, czy mogę dostać dodatkowy szampon do włosów? Oczywiście, czy chciałaby pani jeszcze odżywkę? Czyli jest to wychodzenie krok dalej do gościa. Preferencje. Jeśli chodzi o zbieranie preferencji, najczęściej się kończy ono na notowaniu tych preferencji, natomiast egzekwowanie już zostaje gdzieś zapomniane. Tak więc jeśli chodzi o personalizację usługi, to tak naprawdę to, czy potrafimy zademonstrować już zebrane preferencje, świadczy o tym, czy nasza usługa jest spersonalizowana. Również czy personel po prostu potrafi szybko ocenić, co jest preferencją i potem ją zademonstrować. Konsekwencja. Chodzi mi tutaj głównie o to, że gość nie musi się powtarzać. Czyli jeśli ja już u recepcjonistki poprosiłam o transport na lotnisko, to ja nie muszę znowu się powtarzać, albo znowu ktoś do mnie dzwoni i... Jezus, już? A ja jestem w połowie. Proszę. Komplementy. Komplementy to taka rzecz... nie tylko, dlatego że faceci również lubią komplementy. I czy... Czy nie byłoby to miłe, gdyby, nie wiem, znamy gościa, który jest regularnym, powiedzieć mu, panie Jackson, fantastyczny krawat. To są rzeczy bardzo ludzkie i tego nie trzeba się uczyć. Proaktywna postawa to jest versus brak proaktywnej postawy, czyli na przykład tą szczoteczkę do zębów my gościowi załatwiamy. Tutaj jest taka krótka definicja, ponieważ mam mało czasu, to nie będę na jej temat dużo mówić. Myślę, że jest dosyć prosta. Cechy i atrybuty. Na pewno niezawodny i lojalny. Takich pracowników będziemy szukać. Zorientowany na perfekcję i na detale. Taktowny, dyplomatyczny i dyskretny. Te trzy rzeczy są najważniejsze, jeśli chodzi o kamerdynera. Niewidzialny, ale obecny, wtedy, kiedy jest potrzeba. Antycypujący, empatyczny, punktualny, przede wszystkim i elegancki. Gdzie spotykamy kamerdynerów? Najczęściej luksusowe hotele, prywatne wille, jachty, prywatne jety. No i umiejętności to na pewno komunikacja, organizacja i multitasking, to się liczy najbardziej. Teraz a propos kamerdynera w hotelu. Nie ograniczam się do tego, co będzie tutaj na prezentacji, to zawsze można skrócić, zmodyfikować, to jest do wymodelowania. Komunikacja z gościem bądź w imieniu gościa, inspekcja pokoju przed przyjazdem bądź w trakcie, czyli po tym jak nasz housekeeping zaaranżował pokój, szybko wchodzimy, patrzymy, czy jest tak, jak powinno być. Powitanie gościa najlepiej tuż przed hotelem, powinniśmy wiedzieć, o której godzinie gość przyjeżdża i jakim samochodem. Prezentacja hotelu i pokoju właśnie spersonalizowana do jego potrzeb. Serwis welcome drinku, rozpakowanie bagażu, zarządzanie garderobą, to jest taka podstawowa, takie podstawowe zadanie kamerdynera. Organizacja prania, prasowania lub naprawa części garderoby, tudzież walizki, pakowanie bagażu, czyszczenie obuwia również jest zajęciem kamerdynera. Touch-up pokoju w trakcie jego pobytu, można szybko wtedy zobaczyć, jakie są preferencje, co gość lubi. Przygotowanie na przykład kąpieli aromatycznej, organizacja transportu, rezerwacji, restauracji. Teraz zadania specjalne. Co w to wchodzi? Dodatkowe funkcje, jakie może pełnić kamerdyner,
to na pewno jest to serwowanie in-room dining. St. Regis bodajże posiada funkcję kamerdynera, który również odpowiada za in-room dining, tak więc oni nie mają oddzielnego departamentu, tylko kamerdyner donosi jedzenie do gościa i je serwuje, potem sprząta. Pełnienie roli konsjerdża. Są hotele, które nie posiadają w ogóle konsjerdża, tylko mają kamerdynera, natomiast ten kamerdyner wszystkie te funkcje konsjerdża pełni, na przykład Mandarin Oriental Barcelona. Wykonywanie zadań